Dwa razy do roku, czyli przed Wielkanocą oraz Bożym Narodzeniem, mam powtarzające się pytania o jakieś bardzo proste pomysły. Czasami od dzieci, a czasami piszecie wprost, bo się talentu nie dała, pomóż. Tanio, szybko, łatwo i sympatycznie. Zaczynamy od przygotowania powierzchni. Jajko styropianowe bądź plastikowe serducho. Jeżeli coś odstaje, ścieramy to papierem ściernym. Nabijamy na patyczek do szaszłyków i jeden raz przemalowuję wszystko białą farbą akrylową. Czy można nie malować na biało? Można, ale nie wygląda to ładnie. A teraz wystarczy wybrać odpowiednią serwetkę. Ta serwetka występuje w dwóch wymiarach, małym i dużym. Wzór jest na białym tle i nie ma żadnej symetrii. Należy go pociąć na małe kawałeczki. Im bardziej poszatkujemy nasz wzór, tym lepiej nam się potem będzie kleiło. Przyda się profesjonalny klej oraz szeroki, syntetyczny pędzel. A teraz wystarczy te pocięte fragmenty skleić do kupy. Gałązki możemy przyklejać co jakiś czas, żeby się między sobą nie dotykały. Ale ten wzór ma także olbrzymią zaletę. Jeżeli jego fragmenty niechcący nałożymy na siebie, to dalej fajnie wygląda. Zobaczcie. Przyklejam jeden kawałeczek, za chwilę dokleję drugi i to cały czas wygląda dobrze. A jeżeli coś wyjdzie nierówno albo się pogniecie, to nie ma się czym stresować. Za chwilę rozrobimy farbę, pochlapiemy jajka i tego wszystkiego po prostu nie będzie widać. Czekamy, aż wszystko dokładnie wyschnie i rozrabiamy naszą farbę. Farba akrylowa, te kolory pojawiają się na serwetce. Będę je między sobą mieszała w różnych proporcjach. A ładne i drobne kropeczki daje szczoteczka do zębów. Jeżeli boicie się przedobrzyć, to należy zacząć chlapać od jasnego koloru. Pierwsza warstwa u mnie to taki jaśniutki pudrowy róż i praktycznie go nie widać. Druga warstwa jest szara, a ostatnia prawie czarna. Najwięcej staram się chlapać pomiędzy kwiatkami. Wzór ma być dobrze widoczny, więc wokoło kwiatków dużo kropek, na samym wzorze niewiele. Jeżeli ktoś chce, jajka może lakierować, ja nie lakierowałam. Do serduszka klejem na gorąco dokleiłam kokardkę, a do jajek styropianowych kokardki przytwierdzam szpileczkami ze śliczną perłową główką. Jeżeli ktoś lubi, może dodać zakończenia biżuteryjne. A proste i szybkie ozdoby świąteczne prezentują się tak. Wydaje mi się, że kluczem do sukcesu jest tutaj dobrze dobrana serwetka. Jeżeli nie macie czegoś odpowiedniego w swoich wzorach, zapraszamy do naszego sklepu i na inspirello.pl.